No lepiej to już chyba wyglądać nie mogło. No co może wyglądać lepiej? No chyba goła baba tylko. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, dziś w ketopantoflażu czyste chamstwo na talerzu, bo jak czytam, że chłop by coś słodkiego zjadł jeden z drugim w komentarzach, to mam tylko taką na to odpowiedź. Tłuste, męskie, sycące i przede wszystkim proste. Robimy. Do tego przepisu będziecie potrzebować, nawet kartki nie wziąłem, bo jest tak barbarzyńsko i grubiańsko prosty, że no nie trzeba. Będziecie potrzebować właśnie tego, czyli... Kiełbasa krakowska, jajo, masło kolorowane, ser żółty, babka jajowata, pieczarki, tyle. Zaczynamy gotowanie. Moi drodzy, zaczynamy od pieczarek, czyli od czegoś, co wciągnie nasz tłuszcz na ketogenicznej patelni. Trzy jednak się okazuje. Po co te pieczarki w naszym przepisie? A to po to, żeby zwiększyć tłuszcz, bo jak wiadomo, pieczarki wciągają nasz tłuszczyk. A co to byłoby za życie bez tłuszczyku na ketozie? No jakieś chyba beznadziejne. Zbierzemy sobie nóż, taki jak dla chłopa prawdziwego i kroimy. Piękne pieczareczki, patrzcie co tu się dzieje. Dobrze, to mamy gotowe. Teraz bierzemy, moi drodzy, kiełbasę. Czyli ja mam akurat krakowską, ale możecie sobie kupić rzeszowską i tak dalej. Trzeba obrać z tego, oczywiście każdy wie jak parówkę obrać. Po prostu się ściąga skórę i tyle. No i co, kiełbasa ubrana. Ale pachnie. I moi drodzy, jak to u chłopa, chłopce musi pojeść, więc kroimy grube plastry dla faceta, a nie powiem dla kogo. Widzicie, ja bym już skończył robienie dania na tym, po prostu tak bym sobie brał raz to, raz to. No ale wam trzeba pokazać czasem coś bardziej skomplikowanego, no to robimy. Teoretycznie mamy już wszystko gotowe, jak widzicie, więc co teraz robimy? Nasycamy te nasze oto piękne pieczareczki, żeby były tłuste, żeby dawały nam energię na różne rzeczy. Grzejemy więc, moi drodzy, patelnię, dajemy tłuszczyk taki, jak nam smakuje najbardziej. Ja uwielbiam masło klarowane. Dobre masło, ale z wysokim punktem dymienia, pamiętajcie. I sobie teraz kładziemy sobie te nasze pieczarki tutaj na wieczne leżakowanie. Piękne pieczarki, one już tutaj nam się łączą z naszym tłuszczykiem, bo do tego zostały stworzone. Tak Pan Bóg przykazał zawsze robić. Pieczarkę rzucaj na tłuszcz. I pyk, patrzcie jakie chamskie to, proste. Zresztą każdy chłop zrobi. A nie jakieś tam, o, bo ja bym słodkiego zjadł, tu se zjedz takie, to przestaniesz tak gadać. Ależ one są wspaniałe. To nie uważamy na jakąś estetykę, to nie ma być ładne, tylko to ma nas szybko zaspokoić. Ostatni krok, moi drodzy, przygotowujemy sobie jakiś taki... Jajo? Nie wiem, jajo też, ale naczynie, do którego wpierdzielamy jedno jajko, pyk, wiejskie, pamiętajcie o profilu omega 3 do omega 6. Dobra, jest jajko. Sól, pieprz. Solimy sobie, bo to było słone. Pieprzymy, bo bez pieprzu nie ma życia. Bez pieprzenia nie ma życia. I oczywiście na smaczek. To, czego każdy mężczyzna pragnie, czyli przeciwności losu, goryczy i papryka ostra. Teraz, moi drodzy, jeszcze do tego wkrajamy, albo raczej ścieramy. Jeden, no może w porywach tak półtora, dwa plasterki sera, żeby to się nam lepiej ciągnęło, żeby było jeszcze bardziej chamskie, więc zaczynamy. Patrzcie, co tu się dzieje. Chamstwo, chamstwo i jeszcze raz chamstwo. Ktoś teraz powie, ale gówno robisz niezdrowe. A co to, człowiek nigdy trucizny nie powinien spożywać w jakichś małych ilościach? Codziennie się trujemy alkoholem, innymi używkami, pijemy wodę z plastikowych butelek, gdzie jest teoretycznie rak. Myjemy swoje ciuchy chemią. Raz na jakiś czas, żeby sobie nie zjeść takiego czegoś, to trzeba być jakimś psychopatą chyba. I teraz to wszystko bełtamy. Patrzcie, jak się wir robi tutaj. Bierzemy trochę babki jajowatej, czyli błonnika. Pamiętajcie, że błonnik też błonnikowi nierówny. O, tak z tyle, wiecie, żeby było. Pieczareczki, jak widzicie, już w swojej pełnej formie, pełnej krasie, czyli nasycone naszym tłuszczykiem z masła. Teraz robimy już ostatni szlif tego wszystkiego. Robimy nasze kanapki, moi drodzy. Nasza podstawa, czyli nasz chlebek, w tym przypadku mięsny, bardzo prosty, grubo pokrojony. Bierzemy sobie każdy serek, kroimy sobie na kilka części, tak żeby po prostu nam się tutaj to zmieściło i żeby jeszcze tam kawałek wystawał, żeby to było grube po prostu. Więc zaczynamy od pierwszej kanapeczki. Teraz bierzemy, moi drodzy, kawałeczek i kładziemy na tą naszą podstawę. O, tak upychamy, tak robimy. A Boże, zepsułeś. To nie ma być ładne, tylko ma być dobre. Potem tu pieczareczkę sobie dajemy, pyk, tak żeby sobie tutaj leżała. I co następnie? Już teraz to. Kolejny serek, tu się nie przejmujemy. O, tak upychamy, żeby było. Patrzcie, o, jest pieczareczka, pyk, pieczareczka i pyk. Mamy naszą kanapkę.
Teraz bardzo trudna rzecz, nie wiem, czy ze z tym poradzę. Zrobić ci? I teraz prawdziwy mężczyzna, moi drodzy, wzywa kogoś o poczuciu estetyki, czyli swoją kobietę. Kobieta bierze to, jak widzicie, miesza w tym czymś, okręca to wszystko z każdej strony, dobrze wkłada wszędzie materiał nasz, żeby to było wypełnione tym wszystkim i patrzcie, jak to pięknie wygląda. Już teraz dodatkowo macza teraz w babce jajowatej i mamy. No ja bym tak tego pięknie nie zrobił. I to już jest koniec. Zabieramy na rozgrzaną patelnię i na małym ogniu przypiekamy najpierw z jednej, potem z drugiej strony. Ale ładnie wygląda. Przepiękne, nie? Takie apetyczne bardzo. To jest, Boże, to jest buzie, to ma buzie. Stworzyliśmy życie, patrz. Oczy tu ma i buzię uśmiechniętą. Ja pierdzielę, to ożyło. Następnie nabijamy na włócznie i niczym Leonidas przypiekamy równomiernie po bokach, aż w środku roztopi się ser. Tyle. Jeżeli jednak zależy wam na walorach estetycznych, to robicie raz jeszcze, to znaczy baba robi, kroi na cienkie plasterki i wychodzi to właśnie tak, a w środku wszystko roztopione, jak widzicie, i cholernie smaczne. Podajemy żremy jak świnie. I podajemy, moi drodzy, sałatą ketogeniczną, czyli z wieprzowiną. Boczuś, patrzcie. Chore to. Takiego gnoja jak zjesz, dalej będziesz miał ochotę na słodkie, to ja już... No już nie ma ratunku wtedy. Strącamy ten nasz poczuś. No nie miałeś tego robić. No lepiej to już chyba wyglądać nie mogło, no co może wyglądać lepiej? No chyba goła baba tylko. Ja sobie nic innego nie wyobrażam lepszego. Uwaga, degustacja teraz. Ja to tak co więcej wezmę od razu. Ale dobre, nie? Ale sukinsyn dobry. Jakie to jest dobre. To jest idiotyczne. To jest chore psychicznie, znowu zrobiłem. Dziękuję ciociu, dobranoc wujku, jemy. Dobra, co mam robić? No powiedz mi, co mam robić. Aż to puścić teraz, wiesz? To wszystko na dzisiaj, dzięki. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki czy nawet catering zapraszam do naszego sklepu pod keto.pl. Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z linku w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.